Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No to jak zwykle Darkest Dungeon. A więc plan na dziś, w przeciwieństwie tego, o czym można było myśleć na początku, nie będzie to wiedźma. Zdecydowałem, że idziemy. My po zapasy winiarza mamy już dwóch z klątwą, a no, jak zaraz zobaczycie, zapasy krwi nie są aż takie duże, tylko 8 butelek. No więc po prostu resztkę złota też mam tu przy okazji, tam może zdobędziemy coś, co pozwoli się trochę wzbogacić. Biorę 8 pożywienia, do tego powiedzmy za 3 bandaże, 1 serum. Widzieliście, trochę łopat jest, 1 klucz, nie wiem, manusz się przyda. 2 pochodnie, no i to tyle. I 3 krwie wezmę. Wydaliśmy prawie wszystko, miejmy nadzieję, że się uda. No i jeszcze przy okazji tak się prezentują przedmioty. Tak, wiem, że mogą mi coś dać, ale nie ma sensu tak po prostu celowo wypychać, żeby było, więc idziemy. Miejmy nadzieję, że znajdziemy albo jakieś błyskotki bardzo cenne, albo w sumie jakieś inne rzeczy, które pozwolą nam no uzyskać wystarczająco pieniędzy, żeby nie trzeba było sprzedawać niczego z tych rzeczy, które no bądź co bądź chciałbym zachować dla moich bohaterów. Dobra. Nawet długie się trafiło, co w sumie nie ukrywam, może być sporą fartem. Okej. Płata. Wealth beyond measure. Niestety nie do końca to, co bym chciał, ale... robaki, super. Po prostu super. Ja normalnie nie wiem, co się dzieje dzisiaj z tą grą, ale nie będę ukrywał, mam pecha jakiegoś wielkiego. Oj, nie usłyszałem mu ataków. W sumie chyba nawet dobrze, patrząc na to, że no ledwo mnie stać na cokolwiek było, jak tutaj widzieliście, więc no cóż. Nie będzie to łatwe, ale miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy ze wszystkim. To mnie na pewno łatwo nie będzie, bo to jest nasza jedna lekarka. No tak, miała dostać to coś, co daje bonus do leczenia, 15%. Trudno się mówi. No i tak najistotniejsze jest to, że chociaż nie trafiliśmy na jakichś wrogów, którzy nas od razu wymordują, czy naszą klątwę na wszystkich. Ja. No i tak też mogło być. Że... teraz krzyżowiec, mam nadzieję, że kogoś wykończy. No oczywiście. To ostatni, czyli w sumie. Po problemie. Mimo wszystko, szans na przesunięcie, minus do szybkości. Dobra, żeby nie zapychać tego miejsca, to niech ona na razie to weźmie. Wiecie, żeby jak najwięcej móc wytargać ze sobą. Przy czym każdy taki przedmiocik to jest minimum 750 zł, więc nie ukrywam, nie chciałbym po prostu no wymarnować ich czy coś, bo jednak 750 zł to sporo jak na jedną rzecz, którą można jeszcze, wiecie, w tych miejscach dodatkowych na przedmioty umieszczać. Dobra. Super. Tak, atak ogara. Jego by się przydało szybko wyeliminować, ale no niech będzie już standardowo, póki co. Rozkrwawiamy wszystkich. No i jak już przy tym byłem, to mówię, trzeba wyeliminować jego jak najszybciej, nie chcę więcej klątw. Dobra, ile mam? 2? Jedno obrażenie, no niestety. Myślałem, że trafisz, gościu. Okej, nie jest aż tak źle. Dobra. No oczywiście, on ciągle będzie unikał. Dobra, będzie stres i będzie do przodu oczywiście. Okej. Nie, no dobrze nie jest. Można będzie nawet powiedzieć, że jest kiepska.
Dobra, gość. Do tyłu. Krzyżowiec ma większe szanse na to, że coś pożytecznego, porządnego zrobisz. Co niestety, więc... No nareszcie! Dobra. W takim wypadku... Nasza koleżanka... Kuśniczka niech bandaże zakłada. Tylko trzy, no ale wiecie. I tak jest to skuteczniejsze niż coś innego. A jeszcze będziemy zwlekać coś tam, czyli że już są problemy, dobra, bij, zabij. Więcej krwi. I w sumie można powiedzieć, że główny cel już się udał. Tej podróży, tak czy siak. Dobra, fontanna. To jest najbardziej zestresowany pan pieseł, więc w ten sposób. Ej, kolejna fontanna. W sumie nie wiem, czy doświęcona była jeszcze do czegoś potrzebna. No nie sądzę, żebym miał aż takie problemy ze stresem teraz, żeby musieć wodę święconą od razu zużywać. Nie, zostawię to. Może by to żałował, ale no naprawdę jednak nie chcę wymarnować wszystkiego tak na byle by wymarnować. No bez przesady! Co nie mam z tym wymieszaniem wiecznym? Ja to tak po prostu teraz nagle, proszę. Mamy prawie połowę stresu. No już ponad połowę. Zmamy się naprawdę wyjątkowego pecha. Dobra, chociaż tyle. Dobra, komarów raczej się nie pozbędziemy, ale może nam zawsze je osłabić. I oczywiście. Trzeba było się lepiej przygotować na to wszystko. No dobra, czyli mamy klątwę. O, nie mamy klątwy, no co za cud. O, ale teraz może być. Dobra. Press this advantage. Give them no quarter. Dobrze. Może jeszcze jest dla nas. Tak, może jeszcze dla nas jest nadzieja na to, żeby to zwyciężyć. To są jakieś żarty. Przygotowałem drużynę najlepiej jak mogę. Pod chyba każdym możliwym względem. No oczywiście na ile mi pozwalało finanse. Dziękuję, chociaż tyle dobrego zrobiłeś w końcu. A tutaj nie, ciągle będą uniki, nietrafiony unik. No, wy to widzicie? XKP, kosztem szybkości. Dobra. W takim wypadku nie, są potrzebne rzeczy. Niech będzie i tak. Dobra, teraz tutaj kluczyk. No. Jest już to, co w sumie było dla mnie najistotniejsze. To jest tylko... A. Serio? To już jest jakaś przesada z tym, że ciągle mi się przemiesza ktoś. Czy nie to, żebym ja narzekł jakoś szczególnie, no ale to już jest przesada dosłownie. No jasne, jeszcze tego brakowało. Co? Co się tutaj dzieje?
Już tego nie ogarniam. Jest dobrze. No nareszcie. Dobra, no szczęście to nie jest kradziejstwo, tylko to. Dobra, jak tam. Dobra, dziennik. Najczarniejszy z losów? 4 na 5. W jakiś sposób ponownie znalazłem się w norowisku, otoczony szczątkami swoich dawnych towarzyszy. Moje rany są zbyt poważne, abym mógł wykonać nasze moje zadanie. Czyszczenie kapliczek będzie musiało poczekać. Co ciekawe, znalazłem w mojej kieszeni pierścień. Nie śmiem się nawet domyślić, skąd się tam wziął, lecz wiem, że zdobi go pieczęć właściciela tej posiadłości. Bardzo osobliwe. Dobra. Kropki do widzenia. Musimy wziąć złoto. Niech będzie, że tego się pozbędziemy, biorę kartkę. Wiem, że to może być błąd, ale... też tak czuję, że kartki będą się powtarzały tak długo, jak długo ich po prostu nie wezmę. A, jeszcze tego brakowało. Dobra, mam już tego dosyć serdecznie, nie będę was okłamywał. Po prostu mnie wkurwa dzisiejsze podejście do Darkesta. Nie wiem czemu, dlaczego tak jest, ale na pewno to już zaczyna mocno wkurzać. Dobra. Ty gościu się lecz, wiem, że masz minusy do otrzymywanego uzdrowienia przez swoją maskę, ale chociaż trochę. A, super. Tego brakowało. Nie, to moje podejście jest skazane na niepowodzenie. Ale dobra. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Też trochę jeszcze jest nadziei. Bandażą. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Dobrze tylko, że już dwójka z mojej drużyny jest ledwo żywa. Dobra. Annihilated. Nie, trzeba leczyć. On ma 9, on ma 6, ale tego prawdopodobnie nie trafił, więc okej. Serio w nią? To już jest dziwne. Dobrze. Gryź pieseł. Okej. Mam 6 życia. No jasne. Proszę, proszę. Chcieli ją skontrować, ale się nie udało. Jestem pod wrażeniem. Dobra. Lepiej nie ryzykować. Leczyłem się zajmować właśnie w takich spokojniejszych momentach, ale teraz trzeba się jego pozbyć jak najszybciej. No jasne. Nie, ona musi naprawdę skupić się chyba na leczeniu, z tego co widzę. Innej nadziei dla nas nie ma. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Okej, mamy obraza. Prawdopodobnie nie ukrywam obrazy i inne tego typu rzeczy będę wyrzucał później, no ale... później, wiecie, mówiłem później. Na razie jeszcze to będę trzymał i co tu mamy? Ściana. Mamy łopatę na szczęście, lokalizacja misji. Lokalizacja misji, dobra. Idziemy dotąd dalej już, nie? Jak tam ze stresem?
A nie, to nie jest, to jest z tym przedmiotem, tak. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Szkoda tak zostawić serum, ale trudno. Wolę przynieść obrazy niż serum z powrotem. Dobra. Mimo wszystko coś czuję, że jeszcze jest nadzieja na to, że wygramy. Ja, chyba że nawet wygraliśmy tak na czystą wręcz. Nie ma nawet co się obawiać, że jest inaczej. Dobra, mapa. Jakiś obiekt tu jest, więc jeszcze. A niech będę, że wyrzucę kartkę. No co żeś ty robisz? To jest 10, 50, 90, dobra. Chyba się udało nawet odkuć trochę. Ale trochę bardzo, patrząc na to, ile mam tego. No, tylko to niestety jest bitwa. I w sumie, co by tu mówić albo nie mówić, to jest chyba pierwszy moment, w którym od dawna będę musiał odstresować mojego bohatera. Dobra, fajnie. Więc pójdziesz sobie do kościoła, pomodlisz się czy tam coś. Jeszcze pomyślę co i jak z tobą. Ale dobra, na razie po prostu eliminujmy wrogów. No ty niestety żadnego z komarów nie pokonasz, ale możesz chociaż próbować. Unik, oczywiście. No, oczywiście. Musiało. Po prostu musiało się stać. Okej, on już nie groźny. Ten też już martwy. Więc zdziwiło się, jakoś udało nawet nieźle. No, poza tym, że mam kolejną klątwę. Dobrze. Nawet nie będę szedł dalej, wracamy po prostu. No i niestety nie znaleźliśmy sprzedawców. No, a co już, mi znowu to mamy. I w sumie tak powiem coś, co na sprzedaż już, dzięki temu. Okej, zobaczmy. 9000. Nie wiem, czy dalej jest wystarczająco, żeby wyruszyć na wiedźmę, ale zobaczymy. Fajne. Fajne, tylko że on dostał coś, co jest nieprzydatne, bo i tak może tylko się modlić. Ale okej. I zobaczmy, co się dzieje. The degeneracy of the hamlet is nothing, I fear, when compared to the condition of surrounding acres. Dobra, czyli się w sumie nic nie stało się. Tym razem, co my tu mamy? Ciekawe. Wiecie co? Chyba nie masz co dłużej zwlekać. Prawdopodobnie idziemy na Babę Jagę, zwaną też przeze mnie wiedźmą. Wybaczcie to. No ale to się jeszcze oczywiście zobaczy. A póki co... Zobaczymy jeszcze standardowo, czy są tu jakieś ciekawe rzeczy. Nic. I dobra, zdobyliśmy taki przedmiot na sprzedaż. Jak mówimy, że mamy, a raczej... Jeden? Jeden mamy w nadmiarze. Dobra. Też może nie będę więcej marudził, gadał i w ogóle... Terka. A champion markswoman, keen for a new kind of challenge.
Tak więc ja już dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku. No i to tyle, trzymajcie się. Ej.